Przeczytamy sobie najpierw dzisiaj już bardziej fragmentami, siódmy rozdział listu do Rzymian. I zacznijmy od siódmego rozdziału i od pierwszego wersetu do szóstego, czyli to będzie taki odcinek, który najpierw sobie na niego popatrzymy. Czyż nie wiecie, bracia, a mówię przecież do tych, którzy znają prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Weźmy na przykład mężatkę. Dopóki żyje mąż, jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, prawek, prawo, które ją z nim wiązało, traci moc. A zatem jeśli za życia męża odejdzie do innego mężczyzny, będzie cudzołożnicą. Jeśli jednak mąż umrze, wolna, od prawa, wolna jest od prawa i gdy zwiąże się z innym, nie będzie cudzołożnicą. Podobnie moi bracia, wy przez ciało Chrystusa umarliście dla prawa aby należeć do innego, do zmartwychwstałego, abyśmy mogli wydawać owoc dla Boga. Bo gdy byliśmy w mocy ciała, grzeszne namiętności rozbudzone przez prawo szalały w naszych członkach, rodząc owoce śmierci. Teraz jednak jesteśmy wolni od prawa, od kiedy umarliśmy dla naszych zniewoleń, po to, by służyć w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery. Ten fragment, który apostoł Paweł pisze, od którego rozpoczyna ten siódmy rozdział. Oczywiście on nie pisał rozdziałami, żeby była jasność. Nie pisał teraz siódmy rozdział, to jest gdzieś przez ludzi nadane rozdziały, ale myślę, że fajnie jest chodzić tymi rozdziałami, wersetami, bo łatwiej się nam odnaleźć. I właśnie ten rozdział rozpoczyna się od takiej myśli, czyż nie wiecie, bracia, a mówię przecież do tych, którzy znają prawo że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Dlaczego mówiliśmy ostatnio o, o tym, że tak naprawdę potrzebujemy poddać się, można powiedzieć takimi mocnymi słowami, o którymi którym pisał apostoł Paweł, w niewolę, tak? W niewolę duchowi, duchowi Świętemu, aby poddać się z niewoli naszej cielesnej natury, aby przejść w niewolę, to jest tak ujęte, Duchowi Świętemu i prowadzić swoje ciało nie według ciała już, ale według ducha, tak? I być w zupełnie innej perspektywie i przestrzeni. I wiecie, gdzieś zaczyna mówić o takiej drodze życia, mówi gdzieś o, o tym, w jaki sposób właśnie mamy się obchodzić ze swoim ciałem, bo to ciało to już nie jesteśmy my, pamiętajcie, nie? To już nie, nie ja. Nie, nie ja. Ja jestem już w duchowej rzeczywistości, jestem już nowym stworzeniem, jestem już nowym, nową osobą, jestem już w nowym DNA Jezusa Chrystusa. I teraz apostoł Paweł wraca się nagle do myśli, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. A więc znowu wraca do wcześniejszych myśli, o których rozmawialiśmy. Pamiętacie, jak mówiliśmy dużo o prawie? I mówiliśmy dużo o tym, co tak naprawdę przyniosło prawo, i zaraz będziemy o tym mówić też jeszcze troszkę, bo ten rozdział gdzieś bardzo mocno skupia się na prawie. Więc cofa się gdzieś do tych myśli i daje przykład małżeństwa. I wiecie, nie chcę się teologicznie rozwodzić dzisiaj nad tym, jak to było w zakonie i w prawie Mojżesza odnośnie małżeństwa, bo jest to bardzo podobnie do tego, co my dzisiaj mamy tutaj jeżeli chodzi o stricte ten przykład, który będziemy teraz rozważać, bo apostoł Paweł zaczyna mówić o prostej myśli, że jeżeli jest dwójka małżeństwa, tak? jest kobieta i mężczyzna, którzy się związali jakąś przysięgą małżeńską, tak? to ta przysięga małżeńska, można powiedzieć, staje się już pewnego rodzaju prawem w ich życiu, nie? Oczywiście jest jeszcze prawo, ale chciałbym to bardziej popatrzeć na to w ten sposób, że nawet ta sama przysięga małżeństwa, którą każdy z nas składa, kiedy bierze ślub, jest pewnego rodzaju też zasadą, prawem ustanowionym nad nami. Coś sobie przysięgamy, do czegoś się zobowiązujemy, tak? Każdy zobowiązuje siebie do jakiejś postawy względem drugiej osoby. Więc ustanawia się w pewien sposób jakieś prawo podczas zawierania ślubu. I jakby apostoł Paweł gdzieś zwracał uwagę na to, że kiedy jest jakieś małżeństwo i jeden z te, jedna osoba z tego małżeństwa poszłaby do innej osoby, tak brzydko mówiąc, jakiś skok w bok, tak, czyli po prostu odeszłaby gdzieś do, do po prostu innej osoby, to w momencie, kiedy są małżeństwem, to jest to złamanie tego prawa tego małżeństwa, tak, tego, tej przysięgi, tak? która została ustanowiona nad, nad tymi ludźmi. Tak? I apostoł Paweł mówi tutaj, że to prawo jest, w tym pierwszym wersecie mówi, odnosi się do człowieka, dopóki on żyje. I mówi to na takim przykładzie, że kiedy jedna z tych osób w tym małżeństwie odejdzie, umrze, to prawo przestaje panować nad tą drugą osobą. Pierwszą również, ale to jest jakby logiczne, tak? Jakby to prawo, które oni zawarli między sobą w dniu małżeństwa przestaje mieć jakąkolwiek moc prawną sprawczą, jakiekolwiek konsekwencje, bo prawo przyszło po to, by nie tylko poznać konsekwencje, ale je wyegzekwować, tak? Więc jeżeli jest małżeństwo, które ma jakąś zasadę prawo, to wszelka zdrada, tak? To jest. Złamanie tego prawa i mamy prawo wyciągnąć względem tego jakąś konsekwencję, tak? Tak jak względem my, łamiąc prawo jako ludzie, jako stworzenie, które odeszło od Boga, mamy konsekwencje na sobie na podstawie prawa, które dał nam Bóg, a więc śmierć, tak? Jest jakaś konsekwencja na, za zdradę, na przykład w małżeństwie, o czym mówi apostoł Paweł, ale gdy to prawo już nie panuje przez śmierć jednej z tych osób, to te konsekwencje również znikają. Tak? I apostoł Paweł gdzieś w ten sposób próbuje pokazać nasze miejsce w duchowej rzeczywistości. I dlatego rozpoczyna ten fragment właśnie tą myślą że prawo panuje nad człowiekiem dopóki on żyje. A o czym mówiliśmy, powtarzając sobie poprzedni rozdział? O czym mówił apostoł Paweł we wcześniejszym fragmencie? O tym, że umarliśmy. Tak? Że umarliśmy dla cielesnych porządliwości, dla cielesności całej naszej, tak? Umarliśmy dla duchowej natury. I umarliśmy dlatego, co rządziło tym ciałem i co pobudzało nas do tych konsekwencji. A więc umarliśmy dla prawa, które rządziło tym ciałem i tą cielesnością. Bo byliśmy w ciele i byliśmy pod prawem. Będąc w ciele, pamiętacie tą, ten przykład, będąc w ciele przyszedł ktoś, kto powiadomił nas, o tym, że cel jest zupełnie po drugiej stronie, tak? I że całe nasze życie to jedno wielkie pudło, więc byliśmy w tej konsekwencji tego prawa. Byliśmy, żyliśmy w kierunku tej konsekwencji tego prawa. To prawo miało prawo wyegzekwować od nas konsekwencje, tak? Ale my umarliśmy dla tego prawa. Umarliśmy dla tego ciała, które żyło pod tym prawem i pod tymi konsekwencjami związanymi z tym prawem. Nie żyjemy już w ciele, które jest poddane prawowi, prawu. Tak by to trzeba było powiedzieć, nie? Więc apostoł Paweł rozpoczyna w taki sposób, aby pokazać i... Na tym przykładzie, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj zwracać uwagę na małżeństwo. Aczkolwiek mam kilka ciekawostek, zaraz się nimi podzielę. Ale apostoł Paweł mówi o tym przykładzie małżeństwa nie po to, żeby teraz wypomnieć, jak tam z waszymi małżeństwami, ale mówi to jako przykład do nich, żeby obrazowo zrozumieć nasze miejsce w duchowej rzeczywistości. Pamiętajmy, że to nie jest jakby fragment odnoszący się do tego, jak powinno być w małżeństwie, choć owszem, możemy coś z tego zaczerpnąć. Myślę, że takich fragmentów w Bożym Słowie jest o wiele więcej, z których można byłoby czerpać, jak powinno wyglądać małżeństwo. Ale apostoł Paweł pięknym obrazem pokazuje, bo myślę, że jest ono bardzo logiczne dla każdego z nas, nawet dzisiaj, dwa tysiące lat później, jakie jest nasze duchowe miejsce i przestrzeń. A więc umarliśmy dla prawa. Jakby byliśmy, trochę obrazowo rzecz ujmując, w takim związku ze światem, tak? Byliśmy w takim małżeństwie ze światem, a w tym świecie panuje to prawo, które zostało nadane przez Boga. I to prawo mówi jasne zasady, ale dzięki temu, że umarliśmy, to prawo już dla nas, nad nami nie ma władzy, nad nami nie panuje. Aposeł Paweł mówi tu takie dalej słowa, że. Bo gdy byliśmy w mocy ciała grzeszne namiętności, rozbudzane przez prawo szalały w naszych członkach, rodząc owoce śmierci. To jest taki ciekawy fragment, na którym czasem warto się zastanowić, bo mówi, że przez prawo nasze grzeszne namiętności szalały. Pobudzone przez prawo tam jest napisane. A więc prawo przyszło, byliśmy w jakimś miejscu swojego życia, tak? I wiecie, popatrzcie się, dopóki rzucaliśmy tą piłeczką w tą drugą stronę, ale nie przyszło do nas prawo, to byliśmy w takim miejscu normalnego funkcjonowania. Można powiedzieć, wszystko było dobrze. Nie. Rozumiecie? Tak naprawdę, byłeś w takim, ludzkość mogła być w takim miejscu, kiedy nie wiedziała, że robi źle, kiedy nie wiedziała, że nie trafia. Więc prawo, kiedy przyszło, to pokazało nam to miejsce, tak? Pokazało nam nasz stan, pokazało nam nasz, nasze chybienie celu, pokazało nam nasz grzech i pokazało nam nasze konsekwenc konsekwencje. I jakby apostoł Paweł mówi i w pewien sposób pobudziło ten grzech w nas, a więc zrozumienie miejsca, zrozumienie naszego zachowania pobudza w nasz grzech, bo kiedy poznajemy prawo, to doznajemy tego grzechu. Ta informacja stawia nas w miejscu grzechu, pobudza ten grzech w nas, tak? Rozumiemy o co chodzi? Bez informacji o grzechu bez informacji o, o tym, gdzie jest cel, nie wiemy, że nie trafiamy, tak? A kiedy przychodzi informacja, gdzie jest cel i że nie, nie trafiamy zupełnie, to ta informacja wpada do nas, przychodzi do nas świadomość, że jesteśmy daleko od celu. Ale dalsza myśl. Dlaczego jest napisane, że pobudza? Zastanawiałem się trochę nad tym, i wiecie, przyszedł mi taki do głowy pomysł, ja będę jeszcze o tym mówić trochę, ale przyszedł mi taki pomysł, jak to zobrazować na przykładzie z życia wziętego. I miałem taką sytuację w swojej pracy kiedyś, że, wiecie, pracuję na stanowisku od jakiegoś czasu kierowniczym, więc zarządzam jakąś grupą ludzi. I pamiętam jedno z pierwszych takich wyzwań. Yy, które miałem na swoim stanowisku, to zbudować od nowa tą ekipę, którą miałem yy, pode mną, bo się nam gdzieś rozsypała totalnie. I wiecie, przyszedł taki czas, że musieliśmy dać wypowiedzenie jednemu pracownikowi, wypowiedzenie umowy o, o pracę. Jak to się ładnie mówi, ktoś kiedyś słyszał takie zdanie, pozwolenie, danie, danie szans na rozwój poza strukturami naszej firmy, tak? I y, to była trudna dla mnie rozmowa, y, mega trudna, ale pamiętam, co się wydarzyło po tej rozmowie. Pamiętam, że y, miałem jeszcze okres wypowiedzenia, więc był jakiś okres jeszcze w pracy, kiedy wiedział już o tym, że jest osobą już zwolnioną, ale dalej pracowała. I wiecie, podczas tego okresu, wiecie, budując mój zespół, wiecie wiele zmieniałem. Wiele jakichś nowych zasad wprowadzałem, żeby wszystko zaczęło już później trochę lepiej funkcjonować. I kiedy przyszedłem powiedzieć o pewnych zmianach, na, że od dzisiaj na przykład będziemy tak i tak robić tą czynność i w taki i taki sposób będziemy to, nie wiem, przyjmować itd. Tak tak to wiecie, każdy pracownik był w stanie się temu podporządkować nawet z chęcią, bo widzieli w tym jakiś rozwój, tak? Ale ten jeden pracownik, który był na wypowiedzeniu, zupełnie wiedział, że go to zupełnie nie obchodzi. Tak? I robił tak naprawdę, kiedy patrzyłem się i przyglądałem temu, co on robił, to robił wszystko zupełnie albo po staremu, albo wręcz przeciwnie temu, co ja, chciałem, co ja chciałem, żeby było zrobione, albo w jaki sposób miało być to robione. I wiecie, pomyślałem sobie, że to może być przykład, że kiedy my, jako ciało. Jesteśmy w tym miejscu zupełnej przeciwności do Boga i do Jego prawa i do Jego zasad, czyli tak jak on, będąc za tym wypowiedzeniu, był zupełnie mi przeciwny, nie miał ochoty do mnie, tak? To wszelkie prawo, które przychodziło do, je, do Jego życia, wszelkie nowe zasady, które wprowadzałem na, na naszym dziale, to wiecie, działały, wręcz można powiedzieć, pobudzały go. Do tego, żeby tego nie robić i żeby robić to zupełnie inaczej. I wiecie, podobnie jest trochę z naszą grzeszną naturą i z prawem, które kiedy przychodzi do naszego życia, kiedy przychodzi jakaś zasada, jakieś, no po prostu prawo, to my jako ludzie będąc zupełnie przeciwni Bożej Naturze, Bożym Zasadom, Bożej Harmonii, to diabeł to wykorzysta, by pobudzić nas do tego, by być jeszcze bardziej przeciwny tym zasadom by być jeszcze bardziej przeciwny temu, co Bóg ustanowił. Więc prawo nie tylko przyszło i pokazało nam nasze miejsce, nie tylko pokazało nam konsekwencje naszego miejsca, ale grzeszna natura zupełnie przeciwna Bogu wykorzystała prawo, by jeszcze bardziej pobudzić nas do bycia przeciwko Bogu. Ja jeszcze kilka przykładów powiem, żeby trochę jeszcze bardziej nas o tym przekonać, ale będziemy jeszcze przez tą myśl przechodzić. Więc chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali następny fragment od 7 wersetu do 13. Cóż więc powiemy, że prawo to grzech? W żadnym razie. Przecież gdy, gdyby nie prawo, nie rozpoznałbym grzechu. Skąd wiedziałbym o pożądaniu, gdyby prawo nie mówiło masz nie pożądać? Tymczasem grzech pobudzony przez przykazanie, wywołał we mnie przeróżne żądze. Bez prawa grzech jest jakby martwy. Otóż jak żyłem kiedyś bez prawa, gdy... otóż ja żyłem kiedyś bez prawa, gdy jednak wkroczyło przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem. Okazało się wówczas, że to przykazanie, które miało wprowadzić mnie do życia, we mnie życie, doprowadziło do śmierci. Grzech skorzystał dzięki przykazaniu z, okazji, z przykazaniu z okazji, zwiódł mnie i za jego pośrednictwem zabił. Tak więc prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, doprowadziło mnie do śmierci? Nie. To właśnie grzech, aby okazał się tym, czym jest, posłużył się rzeczą dobrą i spowodował moją śmierć. Przykazanie odsłoniło całą brutalność grzechu. Wiecie, apostoł Paweł w tym fragmencie próbuje zwrócić uwagę yy, tak jak czytamy w siódmym wersecie. Na podstawie tego co czytaliśmy wcześniej, o tym, że prawo w pewien sposób pobudza nas, tak, w pewien sposób yy, pobudza nasze ciała do jeszcze bardziej, do takiego miejsca, kiedy jesteśmy jeszcze bardziej przeciwni Bogu, i kiedy wprowadza nas w miejsce zrozumienia. Co pobudza jakby w pewien sposób yy, naszą grzeszną naturę, to apostoł Paweł odnosi się do tego i mówi: cóż więc powiemy, że prawo to grzech? Czyli apostoł Paweł teraz zwraca uwagę na to, żebyśmy w pewien sposób błędnie nie pomyśleli, że teraz prawo to coś złego, bo przyniosło do naszego życia yy, zrozumienie konsekwencji, zrozumienie naszych czynów i Pobudziło nas do złego postępowania, tak? Więc jakby w pewien sposób można pomyśleć, no to po co jest to prawo i dlaczego ono przyszło, nie? Dlaczego ono. Próbuje coś. W... Dlaczego prawo, które jest doskonałe, teoretycznie, i które jest od Boga, próbuje i robi coś w naszym życiu, co jest złe. Co doprowadza nas do miejsca, w którym byśmy nie chcieli być. Do miejsca jakby takiego wiecie, nie. No do miejsca grzechu tak naprawdę i zrozumienia swojego postępowania, tak? I apostoł Paweł próbuje tutaj jakby przypomnieć, że prawo to jest tak naprawdę tylko informacja. Że próbuję przypomnieć tutaj, że prawo to jest tylko zespół danych, danych ludziom, które ma swój cel. I wiecie, i można powiedzieć, że prawo tak naprawdę to jest Początek dzieła Bożego Zbawienia, który Pan Bóg zaplanował dla każdego z nas. Mówiliśmy o tym, że bez prawa nie wiedzielibyśmy, że potrzebujemy ratunku. Że bez Bożych zasad nie wiedzielibyśmy, że jesteśmy w miejscu totalnie odwróconym. To właśnie to prawo przyniosło nam tą wiedzę. Więc jest jakby początkiem. Dzieła Bożego zbawienia i ratunku dla każdego człowieka, tak? Prawo pokazuje Bożą sprawiedliwość. Prawo pokazuje Boże o, Bożą harmonię, o czym mówiliśmy. Prawo daje informacje o celu. I nie tylko informuje, ale daje informację i weryfikację tego celu. I wiecie, w końcu prawo. I dzięki prawu Pan Jezus mógł przyjść na ziemię i je wypełnić. Więc widzimy, że mówiliśmy o tym prawie, że trochę nabroiło dla nas, tak? Ale tak naprawdę prawo dało nam, dało nam ratunek. Prawo to jest droga, którą Pan Bóg zaprojektował, aby każdego z nas uratować. Prawo to jest część Bożego planu dla każdego z nas. Więc ta myśl o tym, że prawo to grzech albo prawo to coś złego dla każdego z nas, zupełnie nie ma żadnych podstaw. Prawo to jest pewnego rodzaju świadomość dla każdego z nas, informacja. I apostoł Paweł znowu w tym fragmencie odnosi się do tego, że to prawo. Jakby ta grzeszna natura wykorzystała do tego, by pobudzić, by pobudzić nasze, nasze ciało, a ja umarłem okazało się wówczas, że to przykazanie, które miało wprowadzić mnie w życie, doprowadziło do śmierci. Grzech skorzystał dzięki przykazaniu i z okazji zwiódł mnie i za jego pośrednictwem zabił, tak? I tutaj jeszcze był taki fragment, Tymczasem grzech pobudzony przez przykazanie wywołał we mnie przeróżne żądze. Tak? Grzech pobudzony przez przykazanie, tak? A więc przez prawo. I wiecie, kilka przykładów, które mogą zobrazować tą myśl, którą apostoł Paweł tutaj napisał. Jeden z takich przykładów to na przykład przykład mojej córki. Oliwki. Wiecie, rozmawialiśmy dzisiaj nawet o tym z żoną, że. Im więcej mówimy jej na przykład na jakieś jedno miejsce nie wolno i stawiamy jej zasadę, to mamy wrażenie, że to pobudza w niej tą chęć i pragnienie, by właśnie tam pójść. A wiecie, nasza córka już powoli łapie świadomość niektórych słów, i to słowo niewolno wolno załapała. Mniej więcej wie o co chodzi. Zauważyliśmy, że potrafi zareagować na słowo nie i po prostu czegoś nie, nie chwytać. Ale widzimy to, że pomimo tego, że załapała, to często jest, wiecie, tak, podchodzi, mówię, nie wolno. Wiecie, cofa ręce i siada, i patrzy. I wiecie, ona potrafi takim sprytnym wzrokiem na nie patrzeć, i tak odwraca swoją głowę tak, tak, i tak, tak, i tak, nie? I w pewnym momencie znowu, ja mówię, nie wolno, tak? I znowu. I wiecie, tak by to prawo w niej, które zostało w jakiś sposób ustanowione, najprostsze prawo, niewolno, wolno, tak? <grych> tak dostrzegamy z moją żoną, że wręcz pobudza ją i tą chęć, do, tą ciekawość do tego miejsca, które tam jest, nie? I co tam jest i co tam można byłoby odkryć ciekawego. Więc to jest taki pewien obraz, ale przyszedł mi ten obraz jeszcze, to co mówiłem o tym pracowniku, to jedno, ale yy, myśleliśmy z moją żoną o takich przykładach moja żona rzuciła takim bardzo śmiesznym przykładem, potraktuj się go bardzo yy, żartobliwie może, aczkolwiek jest pewien, w pewien sposób można się na nim oprzeć. Jakby moja żona powiedziała, gdy się jest w ciąży, to się bardziej chce tych rzeczy, których nie wolno. <śmiesz> Kiedy jest się w ciąży. I to jest takie właśnie coś, co pobudza się w nas, kiedy pojawia się jakakolwiek zasada. Ale dalej, mamy jeszcze takie przykłady, chociażby kiedy byliśmy z moją żoną, to już było za dwa lata temu w górach, w Karpaczu, i to był moment zimowy, to był taki śnieżny i byliśmy, szliśmy na śnieżkę. I pamiętam, szliśmy jakąś tam w miarę sporą, było widać po prostu sporo różnych turystów, którzy też się wybierali do góry. I wiecie, było wiele różnych szlaków bo tam jest sporo takich rozgałęzi, na które można byłoby gdzieś pójść, w które ludzie nie szli, tylko szli cały czas jednym stabilnym szlakiem, który prowadził i który był ogólnie tak bardzo bardziej otwarty dla wszystkich turystów, amatorów, można powiedzieć, tak? I wiecie, w pewnym momencie pojawił się znak, taki, wiecie, taka dosyć duży, taki spad tam był i taki znak, zakaz wstępu w sezonie zimowym, czy jakoś tak, już jak nie pamiętam, jak tam było, ze względu na duże ryzyko lawiny, tak? I wyobraźcie sobie, że jak przez większość tych rozgałęzień wiele ludzi nigdzie nie skręcało, tak mieliśmy wrażenie, że ponad 60% albo więcej osób, które doszło do tego miejsca, skręcało w tamtym kierunku z ciekawości. Nie? I być może gdzieś później dalej zawracali, ale jakby ta ciekawość ze względu na ustanowione prawo, jakie tam zostało postawione, ich gdzieś tam pobudzała. To jest właśnie grzeszna natura. To jest właśnie to, co my mamy w sobie. To jest nasze DNA takie cielesne. Nie nasze, dobra? Cielesne DNA. I jeszcze jeden przykład. To już taki bardziej z dzieciństwa, który pamiętam, kiedyś utrwił mi w głowie. Kiedy um, chodziłem często wiecie, ze szkoły, czy z, jeszcze nawet pamiętam, że z przedszkola chodziliśmy tam na spacery. Było takie miejsce, jak się idzie na kobyle, kawałek od nas. I pamiętam taką grotę. Taką niewielką, mało ciekawą, była tam, było widać, że tam można byłoby gdzieś głębiej zajść, ale ja pamiętam, że tam nikt nie chodził nigdy. To było takie, wiecie, nawet tam chyba śmieci, ludzie wrzucali i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że przy taki moment, nie wiadomo co się stało, ale w pewnym momencie y, ktoś dał tam pełno tych czerwonych rolek i znak zakaz wstępu. Jakieś tam ryzyko czy coś takiego. I od tego momentu pamiętam, że tamto miejsce było bardzo często odwiedzane, że jak nigdy nie stawały tam samochody, to od tego momentu wiele samochodów tam podjeżdżało i wiele ludzi gdzieś tam próbowało wchodzić i zaglądać. Nie? I właśnie to mi pokazuje też trochę to, jacy my jako ludzie jesteśmy. Że my często po prostu yy, próbujemy łamać jakieś zasady i mamy do tego taką wewnętrzną chęć. Nie mówię, że często my jesteśmy dobrze w jakiś sposób być może już wychowanie i tak dalej, i tak dalej, i staramy się żyć względem dobrze względem jakichś zasad. Albo znamy dzisiaj w dzisiejszych czasach mamy trochę już mniejszy być może z tym problem, bo znamy często konsekwencje naszych zachowań, tak? prawo <laughs> tak? przychodzi i często daje nam też jakieś konsekwencje tego, co jest napisane. Ale mimo wszystko takie wewnętrzne przekonanie człowieka i upór względem zasad, względem prawa, jest zawsze jakiś taki automatyczny, taki wypływający. Więc to takie przykłady, które gdzieś przyszły mi na myśl, kiedy myślałem o tym fragmencie. Ale apostoł Paweł mówi trochę też głębiej w tym fragmencie, że jak mam wrażenie i też gdzieś czytałem, szukałem też oparcia w tej, w tej myśli, którą mam, że apostoł Paweł trochę opisuje też moment, kiedy wyrósł już z bycia dzieckiem do osoby, która jest dorosła i świadoma. I opisuję tutaj ten frag w tym fragmencie, że jak napisał, że kiedyś bez prawa, inaczej, otóż ja żyłem kiedyś bez prawa, gdy jednak wkroczyło przykazanie, grzech ożył, tak? Apostoł Paweł mówi o momencie, znamy historię apostoła Pawła i kim on był, tak? I myślę, że prawo w pewnym momencie swojego życia on opanował do perfekcji, tak? I kiedy poznał to prawo, kiedy to prawo przyszło do jego życia, to grzech, jak on mówi, grzech w nim ożył. Zrozumiał swoje grzeszne postępowanie, zrozumiał swoje miejsce i duchową konsekwencję. To w nim ożyło, to w nim powstało. Kiedy był nieświadomy rzeczy, kiedy był mały, to jakby to było dla niego martwe, mówi apostoł Paweł, tak? ale kiedy poznał prawdę o prawie i o konsekwencjach, to grzech i konsekwencja tego wszystkiego ożyła w nim. Tak? To jest też ważne do dalszej, dalszych myśli o tym, o, co, o czym apostoł Paweł pisze w tym fragmencie. Bo kiedy wejdziemy sobie już od 14 wersetu, może przeczytajmy najpierw. Wiemy bowiem, że prawo należy do sfery ducha. Ja jednak jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Nie rozumiem własnych czynów, robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Jednak postępując w taki sposób przyznaję, że prawo jest dobre. Lecz czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Przekonuje się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Czy nie, nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż, gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym, lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum, i bierze mnie w niewolę prawa grzechu. Rządzącego w moich członkach, nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu, grzechu. Co powiecie o tym fragmencie? Wiecie, kiedy ja myślę o tym fragmencie, to mogę powiedzieć tak, że ten fragment może stać się powodem niezrozumienia Ewangelii. I w moim życiu taki się stał. Ja, kiedy studiowałem pierwszy raz w życiu list do Rzymian i zastanawiałem się nad jego sensem i tak dalej, z wartościami, to pogubiłem się w tym fragmencie. Z, jednego prostego, z jednej prostej przyczyny. Bo apostoł Paweł pisze to w bardzo specyficzny sposób. I zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Wiecie, bo możemy to zrozumieć, nie wiem, czy widzicie, ale apostoł Paweł cały ten fragment, i wiecie, zwrócę uwagę tylko, żebyśmy byli świadomi, co przeczytaliśmy. Ja jednak... Jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tak powiedział apostoł Paweł w tym fragmencie, nie? A wiecie, co powiedział w szóstym wersecie? Teraz jednak jesteśmy wolni od prawa, od kiedy umarliśmy dla naszych zniewoleń po to, by służyć w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery. Teraz I teraz apostoł Paweł mówi ja jednak jestem cielesny zaprzedany. Grzechowi. I wiecie, przez wiele, yy, przez dłu, dłuższy okres w moim życiu, wiecie, pogubiłem się w tym fragmencie i zrozumiałem go bardzo źle, ponieważ potraktowałem go jako wytłumaczenie często moich słabości i tego, że sobie nie radzę. I wiecie, wiem, że wiem o tym. Bo wystarczy wejść na internet i poszukać, jaki jest sposób myślenia na temat tego fragmentu. Wiem o tym, że wielu chrześcijan dzisiaj na podstawie tego fragmentu tłumaczy swoje złe postępowanie w swoim życiu, swoje nieradzenie sobie z grzechem i na podstawie tego fragmentu tworzy coś trochę heretycznego, coś, co wprowadza nas w stan jakiejś łaski ponad łaską, czy jak to powiedzieć. Nie umiem nawet określić, jakbym mógł nazwać tę teorię, ale wiem, że ja to kiedyś czytając ten fragment wpadłem w taki pomysł na to i na tłumaczenie swojego życia na podstawie tego fragmentu. I wiecie, nie jest tu, trudno się pomylić, nie jest trudno się gdzieś potknąć o ten fragment, ponieważ apostoł Paweł pisze to w czasie teraźniejszym i w formie jakby w pierwszej osobie, tak? I, I czytając taki fragment, po prostu odnosimy to do apostoła Pawła, który pisze właśnie teraz o sobie ten fragment. Ale i rozumiejąc to w taki sposób, który jak, jak czytaliśmy według szóstego wersetu i wszystkich wersetów poprzednich i wszystkich rozdziałów poprzednich, yy, no, który jest zupełnie przeciwny temu, co apostoł Paweł mówił wcześniej. Tak? Mówiliśmy o niewoli, że musimy uwolnić się od niewoli grzechu. tak? I rodzimy się do niewoli duchu, tak? Jakby wrodzimy się do nowej rzeczywistości, do nowego DNA i poddajemy to ciało do niewoli naszemu, naszego ducha, tak? Który jest w nas, który mieszka w każdym z nas. A nagle apostoł Paweł mówi, że ja jestem cielesny. No coś tutaj nie gra. I jeszcze mówi zaprzedany grzechowi. I wiecie, dlatego musimy ten fragment dobrze zrozumieć. Musimy gdzieś popatrzeć na niego w dobry sposób, bo kiedy go zrozumiemy w taki sposób, że ja jestem cielesnym, zaprzedany Grzechowi i jest napisane, że i chociaż wewnętrznie czuję dobro, robię źle. Tak? Czy to jest przykład Bożych Synów? Czy Bóg. Chce zrodzić synów, którzy chodzą po rynsztoku? Czy bożych synów, którzy mają autorytet i władzę? No to jest właśnie to pytanie, które musimy sobie zadać, kiedy czytamy ten fragment. Bo apostoł Paweł tu mówi o przykładzie człowieka, który totalnie sobie nie radzi z tym, co jest w środku niego. <laughs> który totalnie nie, nie umie sobie z tym poradzić, że. Czuję pragnienie dobra, ale wykonanie tego, co dobre, brak, nie? Czyli po naszemu czuję, że mam, nie wiem, zachować się w taki i w taki sposób, ale i tak robię źle. Nie? Czuję, że mam nie zdradzać swojej żony, ale no tak mnie pociąga, że zdradziłem, tak? No można byłoby to tak przetłumaczyć. Grzech to grzech, nie? Wykonanie tego, co dobre brak, to wykonanie tego, co dobre brak, tak? Więc aposoł Paweł w pewien sposób jakby łamie w pewną perspektywę tego, co czytaliśmy wcześniej, nie? Jeżeli byśmy to tak w taki sposób potraktowali. Czyli taki, że apostoł Paweł pisze o sobie teraz, jako o teraźniejszym czasie. Ale kiedy popatrzymy na kontekst całego siódmego rozdziału, który sobie dzisiaj studiowaliśmy, to zauważmy, że apostoł Paweł skupiał się na prawie. Skupiał się cały ten rozdział, tak naprawdę mówił o prawie. O tym, co prawo robi, co rodzi, jaka jest nasza postawa względem prawa, jakie są nasze konsekwencje, tak? Więc mówiliśmy tutaj o tym, czym jest prawo. Apostol Paweł gdzieś przechodził przez moment nawet swojej nieświadomości prawa, a więc jeżeli dobrze rozumiemy ten fragment i wielu biblistów, to mówi o momencie, kiedy był jeszcze być może młodym dzieckiem, który nie znał, nie miał świadomości tego, co mówi Boże prawo, tak? I apostoł Paweł najprawdopodobniej, pisząc ten fragment, pisze o swoim momencie, kiedy był. Wiecie kim był, nie? Tym perfekcjonistą względem prawa, można powiedzieć, który ścigał chrześcijan na podstawie prawa na podstawie tego co tam napisane, na podstawie zakonu. I najprawdopodobniej apostoł Paweł ten fragment pisząc pisze właśnie w tym momencie jakby odnosząc się do tego miejsca. I mówi tutaj o pewnej walce prawa, które jest duchowe. Popatrzcie jak on określił prawo. Tam jest napisane: "Prawo jest duchowe". Mówi o duchowej walce z jego cielesnością, bo przychodzi do niego prawo który przychodzi od Boga i mówi o tym, co próbuje według ciała uczynić względem tego prawa. Tak? Bo mówi, że pojął intelektualnie to prawo. Można powiedzieć, wręcz poznał konsekwencje intelektualnie tego, co mówi prawo. Wiedział, co to prawo przynosi do jego życia, więc powstało w nim pragnienie dobra, o czym mówi, tak? Pragnienie wypełnienia tego prawa. Pragnienie poradzenia sobie z tym ciężarem, który spadło do jego życia, tak? I wiecie, i mówi tam, że choć ma to pragnienie dobra, tak? To ta walka to jest porażka. Przyszło do jego życia prawo, ale on z tym prawem sobie nie daje rady. Mówi wykonanie, wykonanie tego, co dobre, brak. Mówi dalej. Nie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, co, czego chcę, ale to, czego nie chcę. A więc mam to, to wewnętrzne jakieś już pragnienie. Przyszło prawo, przyszła informacja, ale ja sobie z tym zupełnie nie radzę. Mówi dalej tak. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. A więc rozpoznaje miejsce swojego ciała. I mówi, nie czynię już tego ja, tylko ta grzeszna natura, do której jestem stworzony, można byłoby powiedzieć. Oczywiście nie jest stworzone dlatego, ale to jest konsekwencja, która jest od samego początku w nim. A więc zrobi to we mnie grzech. I mówi: odkrywam zatem pewne prawo. Otóż, gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. I mówi tak: w moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem bożym. Przypominacie sobie apostoła Pawła, który ściga chrześcijan. Czym on, się wtedy, no czym on się kierował? Czym on się zachwycał w tym momencie? Prawem Bożym? Tak. Można powiedzieć, że robił to dla chwały Bożej. To było jego wiara, to było jego przekonanie. Tak? I 24. werset. Nędzny ja człowiek. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Gdzie kiedy myślę o tym fragmencie, to myślę o swojej przyszłości. To myślę o miejscu, w którym ja się kiedyś znajdowałem. Gdzie myślę o... kiedy czytam ten werset, nędzny ja człowiek. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? To myślę o miejscu, kiedy ja żyłem w uczynkach. Kiedy ja starałem się? Kiedy ja walczyłem? Kiedy miałem pragnienie w sobie, by być dobrym Chrześcijaninem? Kiedy miałem w sobie pragnienie, by zachowywać się dobrze, godnie, po Bożemu? I kiedy zacząłem z tym walczyć? Kiedy zacząłem szukać ratunku od uzależnień, kiedy zacząłem szukać ratunku od grzechów w moim życiu, to wiecie, ta myśl, nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? To jest moja myśl. To jest moja, moje miejsce, w którym ja się znajdowałem. W którym nie potrafiłem sobie poradzić, tak? I z którym wiem, mam o tym przekonanie, że wielu ludzi, wielu chrześcijan sobie dzisiaj nie radzi. Że stoi w takim miejscu i chce być dobrym chrześcijaninem. I chce być takim jak inni w tym kościele. I chce zachowywać się dobrze. Chce podobać się Bogu. I walczą. I często płaczą. I często się frustrują. I często odnoszą porażkę. A te słowa, chciałbym dobrze, ale nie pykło, ale nie wyszło, ale wykonania tego, co dobre, brak, to są częste myśli tych ludzi i częste moje myśli w moim życiu, kiedy po prostu sobie z tym nie radziłem. Ale potem mówi, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. naszego Pana. Widzicie, apostoł Paweł ten fragment mówi o momencie swojej walki z prawem, swojej walki z natłokiem i z ciężarem prawa. Ale pamiętajmy, że my, jako chrześcijanie, zostaliśmy od tego uratowani. Widzicie, chciałbym teraz szybko wrócić do pierwszego wersetu. Popatrzcie. Czyż nie wiecie, bracia, a mówię przecież do tych, którzy znają prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Apostoł Paweł mówi tutaj o walce z prawem, ponieważ żył jeszcze jako człowiek w cielesnym ciele. Mówi tu o miejscu, kiedy staczał z tym bój i próbował zwyciężyć. Ale wiecie, my już możemy wiedzieć na podstawie listu do Rzymian, ale wierzę też według swoich własnych doświadczeń, że właśnie zwycięstwo mamy w Jezusie Chrystusie. I złączeni z Jezusem Chrystusem umarliśmy dla tego prawa. I to nie dlatego, że prawo jest złe, kochani. Nie dlatego, że prawo jest złe, bo czasem to wprowadza błędne myślenie, ale umarliśmy dla tego prawa, żeby już z nim nie walczyć i żeby już z nim nie doznawać porażek i żeby to konsekwencje tego prawa już na nas, nad nami nie panowały. By diabeł, oskarżyciel nie miał już prawa do nas przyjść i powiedzieć, na podstawie prawa oskarżam Cię. Już umarłeś dla prawa. Umarłeś dla konsekwencji tego prawa. Umarłeś dla całej cielesności. I żyjesz w duchu. W nowym DNA. W DNA Jezusa Chrystusa. W doskonałym DNA. Już nie jesteś tym człowiekiem, który walczył. Już nie jesteś tym ciałem. To ciało musisz potraktować jako umarłe. A żyjesz dzisiaj w nowym DNA, który jest w Tobie, i które każdy z nas wierzy, że przeżywa i doznaje. To DNA Jezusa Chrystusa, którym jest każdym z nas. Jesteśmy złączeni w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Połączeni z Nim w jedno. I tą jedność mamy przez Ducha Świętego. I to jest cudowne, że dla tego ciała już umarliśmy. Niesamowite jest właśnie dzieło Jezusa Chrystusa. I tym chciałbym zakończyć, że kiedy zrozumiemy swoje miejsce, kiedy zrozumiemy swoje DNA, i to co apostoł Paweł tak bardzo chciał pokazać w poprzednim rozdziale, o czym mówiliśmy ostatnio. A więc o, jakby jak bardzo ważne jest zrozumienie śmierci. Śmierci dla całej cielesności i grzesznej natury. Śmierci dla naszej przeszłości. I śmierci dla prawa, które panowało, tak? Nad nami. Umarliśmy dla tego wszystkiego i to jest tak ważne. Bo dzięki tej śmierci mogliśmy narodzić się na nowo w duchu. W nowej rzeczywistości i w nowym DNA. I to jest niesamowite, że ta teoria o duchowym rynsztoku, o synach, którzy chodzą po rynsztoku, jest nieprawdziwa. To, co mówiliśmy, do czego odnosił się apostoł Paweł, i do czego jeszcze się na koniec odniosę. To nie jest teraz tak, że skoro umarliśmy dla ciała, to teraz to ciało może robić, co chce, bo ono umarło. Tak? Mówiliśmy o tym. Więc ta myśl, że mogę robić, co chcę, bo zbawienie jest z łaski, nie ma żadnych podstaw, tak? Bo ciało odniosło śmierć, będąc złączone z Jezusem Chrystusem na krzyżu. Niesamowite. Zwycięstwo. Całkowite zwycięstwo. I Bóg daje nam duchowe DNA, które jest nie DNA Syna, który chodzi po śmieciach. Więc ta myśl, że możemy robić co chcemy, jest bez sensu, bo daje nam DNA, które mówi, że jesteś moim synem, który ma panować. To jest niezwykłe. I to jest przestrzeń dla każdego z nas. Nie ma tu żadnej osoby, dla której tej przestrzeń nie jest otwarta. Ale przez wiarę otwarta jest dla każdego z nas. Nowe DNA, nowy ja. Stare przeminęło. Nie ma starego człowieka. Ono mu, ten stary człowiek musi podporządkować się duchowej rzeczywistości. I stanie się to dzięki Duchowi Świętemu, a nie dzięki naszym staraniom. Ale temat naszych starań będziemy kontynuować w ósmym rozdziale. Jeszcze. Bo apostoł Paweł rozwodzi się długo na temat tego,